Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słowem w Serce. Dzisiaj pochylimy się nie nad fragmentem Ewangelii, ale nad fragmentem 8 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. I tradycyjnie zapraszam do tego, abyś spojrzał na opis pod filmem, no i na planszę, która się pojawi, i malutka pauza potrzebna jest, aby to przeczytać. Do zobaczenia za chwilę. Jakże mogę zrozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśnił? Pyta się Filipa ów dworzanin. A więc wiara wymaga doświadczenia, ale doświadczenie potrzebuje interpretacji. To znaczy, Pan Bóg daje łaskę wiary, ale też potrzebna jest wspólnota, potrzebny jest też ten drugi człowiek, który zobiektywizuje to doświadczenie wiary. Rzecz jasna, Filip staje się dla owego dworzanina tym, który go wprowadza na tą drogę wiary, który mu głosi dobrą nowinę, a więc opowiada o Jezusie Chrystusie, o tym, który przyszedł na świat, który szedł przez ziemię dobrze czyniąc, wskrzeszając umarłych, wypędzając złe duchy, uzdrawiając chorych, tym, który oddał siebie, przyjął krzyż i oddał życie i zmartwychwstał, i żyje. To doświadczenie spotkania z Bożym Słowem, jak i też z człowiekiem, który to Słowo zinterpretował dla owego dworzanina, staje się początkiem nowej drogi. Ów dworzanin zauważa wodę i prosi Filipa o chrzest. Przepiękne ukoronowanie tego spotkania, wielka radość ewangelizatora Filipa, który udziela chrztu dworzaninowi. Co więcej, autor Księgi Dziejów Apostolskich zaznacza, że ów dworzanin wracał z radością swoją drogą. A więc ten smutek, który niewątpliwie był z tego powodu, że czytając nie rozumiał, ten smutek przemienił się w radość. Radość spotkania z Jezusem, radość z przyjętego chrztu świętego i radość z tego, że może on podążać dalej swoją drogą, rozumiejąc Pisma, dalej czytając je i rozumiejąc. Więc zapraszam Ciebie, siostro i bracia, abyś szczególnie dzisiaj pomyślał o tych wszystkich ludziach, kapłanach, osobach świeckich, którzy głosili Ci na pewnym etapie Twojego życia Ewangelię. Może to właśnie był ksiądz przygotowujący się do pierwszej komunii świętej, może proboszcz Twojej parafii, może jakiś wikary, może właśnie kapłan, który jest Twoim spowiednikiem, albo który odkrył przed Tobą to wielkie bogactwo Bożego Słowa, pomógł zrozumieć jego znaczenie także w kontekście Twojego życia. To jest też dzień wdzięczności, ale jednocześnie też dzień, w którym jesteś zaproszony i zaproszony do tego, aby samemu opowiadać innym. Jeśli masz wątpliwości, czy rozumiesz Pismo Święte, to zapraszam do tego, aby studiować, aby czytać komentarze, oglądać także mój wideoblog, subskrybować kanał, dać łapkę w górę, no i oczywiście szukać, być ciekawym, szczególnie choćby w niedzielę, kiedy słuchasz Ewangelii, wróć do domu, odczytaj ją na nowo, w swoim domowym zaciszu, wieczorem, podczas modlitwy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszam do tego, aby zostawić swój ślad w komentarzu, polubić mój kanał na YouTubie. No i do zobaczenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.